Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić urządzenie LX Maker A3 Pro. Urządzenie LX Maker to wypalarka laserowa sterowana z komputera. Można ją nabyć w serwisie Banggood, link zostawiam Wam w opisie. Natomiast same urządzenie przyjechało do mnie bezpośrednio z urzędu celnego, zapakowane w kartonie, rozłożone na części. Jeżeli ktoś się zastanawia, samo złożenie urządzenia nie stanowi żadnego problemu. Zrobiłem to bez instrukcji, tak naprawdę bazowałem na zdjęciach dostępnych w serwisie, jak wygląda złożone urządzenie oraz na filmiku instruktażowym podobnego modelu urządzenia. Natomiast po złożeniu całego urządzenia pojawiły się niewielkie problemy z softem. Urządzenie może być sterowane za pomocą kilku programów. Ja obecnie korzystam z Benboxa. Na oprogramowaniu Benbox udało mi się skonfigurować to urządzenie. Powiem Wam, że nie jest to program zbyt przyjazny, ale wystarczający do obsługi tego urządzenia i do przyjemnego korzystania z niego. Po złożeniu tego urządzenia oraz skonfigurowaniu softu jego obsługa nie wymaga już żadnego tak naprawdę zaangażowania. Wystarczy włączyć urządzenie. Mamy w komputerze odpalony program. Wgrywamy do programu właściwą ścieżkę lub zdjęcie. Odpalamy i urządzenie zaczyna nam grawerować. Urządzenie teoretycznie służy do wypalania na drewnie oraz papierze. Przy zachowaniu właściwych ustawień można również rozcinać papier. Ja natomiast korzystam z niego i tak naprawdę wypalam to, na czym mam ochotę i sprawdzam, jakie osiągnę efekty. Pierwszą rzeczą, jaką wypaliłem, była literka Q na laminowanym NDF-ie. Ten laminat został trwale wypalony. Później natomiast dokonywałem testy z kartką papieru. Jest to taki karton. Jak widzicie, po przejechaniu kilka razy tą samą ścieżką zostało wypalone koło. Tak więc w takim kartonie można wyciąć, nawet nie do końca ustawiając parametry, ale po prostu przejeżdżając kilka razy bez przesuwania elementów. Moc tego urządzenia jest naprawdę duża, wystarczająca do przepalenia tego kartonu na raz. Są to impulsy, które powstały przy załączeniu urządzenia i softu jednocześnie. Czasami to urządzenie potrafi wysłać taką wiązkę, dlatego ja stosuję podkładkę pod tym urządzeniem. Natomiast po kartce papieru spróbowałem na taśmie takiej malarskiej i tutaj taśma jest cienka. Wystarczyło bez żadnego konfigurowania raz puścić wiązkę do wypalenia takiego kształtu. Później przerzuciłem się na sklejkę lakierowaną. Jak widzicie, efekt bardzo fajny. Korzystałem z ustawień innych youtuberów, jakie polecają, ponieważ samemu trzeba złapać doświadczenie. Tutaj przekombinowałem. Chciałem, aby urządzenie szybciej wypaliło, natomiast zyskało większą moc. Spaliło tą literę za bardzo. Tak samo tutaj, jak widać, cześć, cześć. Tu jest bardzo dobre. Bardzo dobra jakość, natomiast tutaj jest już to bardzo przepalone. Trzeba po prostu testować. To, co mnie zadziwiło, to to, że próbując wygrawerować coś na laminacie, wiązka przechodziła na wylot i wyjaśniła mi się sytuacja, dlaczego wszyscy malują markerem przed grawerowaniem laminatu. Otóż po zamalowaniu markerem, jak widzicie, jest tutaj widoczny wygrawerowany napis. Później rozpuszczalnikiem to zmywamy i tutaj akurat mam detale takie na linijce, więc nie będzie to widoczne z daleka, ale po zmyciu zostaje Wam to, co chcieliście wygrawerować. Bardzo fajna rzecz do otworzenia bryloczków i pewnie wielu innych rzeczy. Wrzuciłem również zdjęcie. Tutaj zdjęcie na dwóch różnych ustawieniach, niestety w obu przypadkach jest przepalone. Natomiast po zmianie parametrów, słuchajcie, świetna jakość,
naprawdę to zdjęcie akurat jest z bardzo mocnym efektem, jest ciemne w rzeczywistości. Tak jak logo, jak widzicie, to jest czarne, jak tu, więc i tutaj jest bardzo ciemny kolor, natomiast bardzo ładnie widoczny napis Stolarnia od Zera. Jakość bardzo dobra. Słuchajcie, ja natomiast nie próżnuję, sprawdzam na różnych elementach. Wieczko od wosku wypaliło napis bez problemu, choć metalu to urządzenie nie graweruje, natomiast wieczko jest pokryte farbą, która została wypalona. Do programu Benbox możemy zaimportować grafikę lub, korzystając z dostępnego menu, bezpośrednio w nim coś wyrysować lub napisać. I teraz pojawia się bardzo ważna kwestia: jeżeli są to kształty wyrysowane w tym programie, nie wiem jeszcze jak jest z G-kodami, ponieważ nie miałem do nich dostępu, ale jeżeli są to kształty wyrysowane w tym programie, urządzenie wypala je bezpośrednio, natomiast jeżeli są to litery lub grafika zaimportowana, urządzenie wypala ścieżka po ścieżce, co znacznie wydłuża czas. Pokażę Wam teraz, jak urządzenie LX Maker wypali tą grafikę utworzoną z kół w czasie rzeczywistym. Tak wygląda grawerowanie w czasie rzeczywistym, jeżeli program rysuje według ścieżek. Jak widzicie, grawerowanie kształtów według ścieżek trwało tylko chwilę. A tak wygląda grawerowanie napisów. Tempo jest już nieco wolniejsze, ponieważ program graweruje linijka po linijce. I tak właśnie wygląda wypalanie na tym urządzeniu. Podałem Wam czas wypalania zarówno tych okręgów, jak i tego napisu. Nie należy się jednak do tego zbytnio przywiązywać, ponieważ zależy on bardzo od ustawień, jakie ma się w programie. Natomiast główna różnica w czasie wypalania zależy od tego, czy program rysuje według ścieżek, czy piksel po pikselu kolejne rzędy uzupełnia wypaleniami. Wielu z Was pewnie zapyta się, po co takie urządzenie, w szczególności mi tutaj w stolarni. Otóż powiem Wam, że jest to dobre urządzenie tak naprawdę dla wielu osób, nawet nie posiadających warsztatów, ale do celów domowych. Wystarczy je tylko odpowiednio przystosować, ale o tym w innym odcinku. Natomiast wypalanie zdjęć lub logo na gotowych produktach, takich jak na przykład wytoczone miski lub inne elementy, wypalenie imienia osoby z datą na przykład zawarcia związku małżeńskiego, z datą urodzin, to sądzę, mogą być naprawdę spersonalizowane, bardzo fajne prezenty lub produkty, które sami stworzycie. Urządzenie jest nadal u mnie w fazie testów, ponieważ aby powstało takie zdjęcie z wysokiej rozdzielczości, które mogę ocenić, jakie ma parametry techniczne i czy należy coś zmienić w ustawieniach programu, no to niestety trzeba trochę na to poczekać i to już jest czas liczony w godzinach. Natomiast nie sprawia mi ono żadnych problemów. Problemy miałem z tym softem, ale softu już mam opanowany, tak więc teraz tylko przyszedł czas na próby i cieszenie się z efektów. Bardzo cieszę się z tego urządzenia. Na pewno często będę z niego korzystał i to nie tylko do nanoszenia swojego logo na gotowych produktach, ale również do tworzenia nim nowych produktów. Tak jak już powiedziałem, ramek do zdjęć z dedykacjami, dedykacji na wytoczonych elementach. Tak samo na tym urządzeniu planuję wykonywać grafikę, którą będę po prostu z programu ze zdjęć przenosił sobie na sklejkę lub deskę, co będę mógł później wycinać już gotowy kształt na wyżynarce włosowej.
i nie będę potrzebował, tak jak w przypadku mojego logo, wykonywał grafiki na papierze, którą później przenosiłem. Tu wystarczy jedna cienka kreska, która będzie wypalona, a ja będę już mógł sobie wyciąć właściwy kształt na wyżynarce. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do oglądania innych moich recenzji oraz do oglądania moich realizacji. Cześć!